Państwa serdecznie. Powiem parę słów na temat pomysłu naszej wystawy w czasie pandemii. Sztuka Polska na czas pandemii to wystawa, którą wymyśliliśmy właściwie w trójkę. Marek Lewicki, Monika Lewicka, no i oczywiście ja, czyli przedstawiciel zarządu. Powstał ten pomysł ze względu na to, że nie mogliśmy zrobić regularnych wernisaży i regularnych naszych wystaw, który był zaprojektowany w tym roku. Ze względu właśnie na czas pandemii, bo nie można było robić wernisaży i nasi członkowie, nasi artyści zrezygnowali z tego. Wobec tego, żeby nasze galerie nie stały puste, wymyśliliśmy projekt wystawy rotacyjnej. Kolega Marek Lewicki i Monika Lewicka wypożyczyli na okres 3 miesięcy właśnie te boksy wystawowe, nimi dysponowali i dzięki temu mogliśmy stworzyć w tym czasie w naszych 3 galeriach, DAP 1, DAP 2, DAP 3, aż 40 chyba parę wystaw indywidualnych dla każdego artysty z zachowaniem wszystkich sanepidowskich zaleceń. To znaczy każdy artysta mógł mieć boks 3-metrowej długości, uwaga, ze ściankami, które oddzielały następnego artystę i mógł wystawić swoje prace w takim boksie wystawowym, tak jak na targach. Więc wszystkie nasze 3 galerie były obłożone tymi boksami. Wystawy były rotacyjne i są nadal od 20 maja. Jesteśmy też pierwszą galerią, która w ten sposób pozostawiła wszystkie galerie otwarte. Oczywiście ze wszystkimi zaleceniami sanepidu. To jest piękne. Nasze galerie nie były już puste. Nasze galerie tętniły życiem, spotkaniami z artystami. Oczywiście wszyscy w maseczkach. Ja dzisiaj jestem bez. Ale to przypadł tylko do kamery. Tak naprawdę wszystkiego przestrzegamy w tym trudnym okresie, ale dzięki temu artyści mogą swoje prace tutaj sprzedawać, spotykać się, na czym nam najbardziej zależało, uśmiechać się do siebie, pokonywać ten trudny czas, bo wiadomo, że każdy z nas artystów tak naprawdę większość swojego czasu spędza w pracowniach samotnie i tworzy. Tutaj możemy się spotkać, mimo że nie ma wernisaży, zawsze uczy w naszych galeriach. W tej chwili te nawet skromne spotkania naszych artystów z naszymi odbiorcami i fanami naszej sztuki są dla nas bardzo ważne, kochani. Bardzo się cieszę, mówię, tak wielu artystów, jak w tej chwili mogło się spotkać przez te 3 miesiące trwania wystawy rotacyjnej Sztuka Polska na czas pandemii, są naszym pomysłem. Jesteśmy jedną pierwszą galerią w Polsce, która tak szybko, już w maju, uruchomiła ten pomysł. Dziękuję. Z przyjemnością odpowiedziałem na inicjatywę Związku Plastyków Okręgu Warszawskiego na możliwość powieszenia, prezentowania swoich prac. Nazywam się Marek Dziękiewicz, maluję już około 50 lat, więc to jest dość długo. Co roku coś zmieniam i tu są pokazane prace z ostatniego roku, z tego roku. To jest tylko jakiś tam ułamek, część. Wyszedłem od sztuki geometrycznej, a potem się okazało, że mam jakieś związki z Art Deco, czyli z taką tak jakby frakcją tego Art Deco, która nie dotyczy wzornictwa, a dotyczy właśnie projektowania wnętrz, ale w sensie obrazów. Zajmuję się głównie tematyką kobiecą, raczej traktuję kobiety tak trochę z przymrużeniem oka, jak widać, trochę zabawnie, trochę w takiej beztroskiej sytuacji, co jest w zasadzie rzadkie w tej chwili, kiedy kobiety są zalatane. Robię różne techniki, olejne, akrylowe, pastel, bardzo lubię pastele. To na przykład jest pastel z książa.
to jesteś zamieszana na papierze, kobieta na łóżku. Parę grafik takich rysunkowych i rysunków. I rysunków przedstawiających kobiety w różnych sytuacjach. Uważam, że one mają dużo ekspresji i dlatego trzeba je rysować. To jest moje królestwo.